Cześć, z tej strony Tomek Serwisant. Zapraszam do oglądania kolejnego poradnika. Laptopy to tylko urządzenia i zdarza się, że wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy, mogą nam odmówić posłuszeństwa. Problemy z uruchomieniem to bardzo często występujące usterki, a ja dzisiaj postaram się Wam pokazać kilka sposobów, jak to naprawić. Jest to podstawowy poradnik, bez rozkręcania całości komputera, dla podstawowych użytkowników. Dzisiaj skupiam się na braku reakcji na włącznik oraz na braku obrazu. Także błędów systemowych i błędów BIOS-u dzisiaj nie będę omawiał, ale jeśli macie problem właśnie z włączaniem lub z brakiem obrazu, to ten materiał jest dla Was. Zanim przejdę jeszcze do sposobów, warto wspomnieć o takich banałach, jak rozładowana bateria, czy po prostu niepodłączenie laptopa do sieci. Pewnie każdy to sprawdził, zanim włączył ten film, ale warto o tym przypomnieć, no bo zdarza się zapomnieć. Dobrze, możemy już przejść dalej. Mam przygotowanych kilka laptopów, na których pokażę Wam sposoby na właśnie tą usterkę niewłączającego się laptopa. Pamiętacie przycisk reset w komputerach stacjonarnych? Niestety w laptopach nie ma takiego przycisku. Mamy za to dostępny przycisk power. I to właśnie za pomocą tego przycisku wykonamy reset naszego laptopa. Zamiast go kliknąć, tak jak przy włączaniu, to musimy go nacisnąć i przytrzymać. Tak przez około 5-10 sekund, aż pokaże się coś na ekranie. Jeśli komputer się włączy, tak jak w tym przypadku, to najprawdopodobniej będzie z nim wszystko ok i po prostu możemy zacząć korzystać z naszego komputera. Czyli jeśli ten pierwszy sposób nie pomógł, jest jeszcze druga opcja resetu. Troszeczkę po prostu dłużej przyciskamy przycisk. Klikamy go i trzymamy około 30 do 50 sekund. Jeśli komputer się nie włączył po tych 30-50 sekundach, to możemy jeszcze po prostu kliknąć przycisk i zobaczyć, czy się włącza. I właśnie ten sposób polecam jako pierwszy, bo jest bardzo prosty i bardzo szybki. Jeśli nie pomogło, to zapraszam dalej. Druga czynność, jaką robimy, to sprawdzamy naszą ładowarkę. Aby sprawdzić, czy z naszą ładowarką jest wszystko ok, w pierwszej kolejności odłączamy przewód i sprawdzamy wizualnie, czy wszystko jest ok z całą naszą ładowarką. Najczęściej uszkodzenia są widoczne przy końcach różnych. Najczęściej tutaj się przerywa, bo po prostu tak używamy ładowarki, że tutaj się to uszkadza. U mnie jest wszystko ok, lecz jeśli u Was nie jest wszystko ok z zasilaczem, to znaczy widzicie gdzieś jakieś przerwania, uszkodzenia, to najprawdopodobniej macie właśnie do wymiany zasilacz lub do naprawy zasilacz. I wymiana lub naprawa zasilacza przywróci sprawność Waszego laptopa. Lecz jeśli tak jak ja nie znaleźliście żadnych uszkodzeń, to przechodzimy do sprawdzenia naszego zasilacza. Aby sprawdzić, czy zasilacz jest sprawny, będziemy potrzebowali multimetr. Multimetr jest to proste narzędzie, które polecam, aby każdy miał w domu, ponieważ przydaje się nie tylko podczas diagnozowania laptopów. Multimetry kosztują od 15 zł do 50, więc nie jest to jakiś duży wydatek, dlatego polecam, aby każdy, kto jeszcze nie ma tego narzędzia, tego przyrządu, żeby sobie go kupił. Przejdźmy do sprawdzania zasilacza naszego komputera. Aby to zrobić, musi być wszystko dobrze ustawione. Czerwony przewód musi być podłączony w miejsce, gdzie jest V, czyli volt, a czarny przewód musi być tam, gdzie jest napis COM. Po podłączeniu przewodów do miernika musimy ustawić prawidłowo nasz miernik. Aby to prawidłowo zrobić, należy sprawdzić, jakie napięcie ma nasz zasilacz. Najczęściej znajdziecie wysokość napięcia na odwrocie zasilacza lub na odwrocie laptopa, też powinno być to napisane. U mnie jest 19 V. Zakres napięcia jest widoczny tutaj. Mieścimy się w do 20, dlatego ustawiam 20 V. Gdybyśmy mieli więcej niż 20 V, to ustawiamy 200. Mniej raczej nie spotkacie, także 20 to jest taka najczęściej wybierana wartość. Jeśli mamy wszystko dobrze ustawione na mierniku, to możemy przejść do sprawdzania napięcia na zasilaczu. W pierwszej kolejności odłączamy zasilacz od komputera. Oczywiście zasilacz musi być podłączony do sieci, aby to sprawdzić, czy on działa. Pierwszą elektrodę wkładamy do środka, a drugą na zewnątrz. I sprawdzamy na mierniku, jaki jest wynik. Jak widzicie, mimo że staram się przykładać to dobrze, to na mierniku cały czas jest 0. Także jeśli na mierniku wyświetla Wam się 0, to najpewniej uszkodzony jest zasilacz. Jeśli widnieje inna wartość, niższa wartość niż podaje producent, czyli na przykład u mnie jest 19, a będzie 5 lub 8,
to też znaczy, że jest uszkodzony zasilacz. I taki zasilacz, który pokazuje 0 lub złą wartość, należy naprawić lub wymienić na nowy i wtedy wasz laptop najprawdopodobniej zacznie znowu działać. Wymieńmy teraz zasilacz i pokażę wam, jak to powinno wyglądać na działającym zasilaczu. Mam sprawny zasilacz, podłączyłem go do sieci i już wam pokazuję. Jak widzicie, wartość napięcia teraz jest pokazywana na poziomie 19 V, czyli tak jak podaje producent. Najprawdopodobniej, gdy włożymy wtyczkę do laptopa, to nasz laptop się włączy. Jak widzicie, na sprawnym zasilaczu laptop zaczyna się uruchamiać. Także to był drugi sposób na naprawę niewłączającego się laptopa. Nadszedł czas na sposób numer 3, czyli restart, ale troszeczkę bardziej zaawansowany. Aby zrobić bardziej zaawansowany reset naszego laptopa, należy na początku odłączyć wszystko, co jest do niego podłączone, czyli zasilacz, jakieś pendrive, jakieś wtyczki od myszki USB, chipy, różne inne rzeczy, karty pamięci. No po prostu odłączamy wszystko, co się da odłączyć od laptopa. Gdy odłączymy już wszystko od laptopa, to możemy przejść do demontażu baterii. O. Bateria jest zdemontowana. Gdy masz baterię w laptopie wbudowaną i nie możesz jej zdemontować, to są dwie opcje. Albo rozkręcisz laptopa i ją odłączysz, a jeśli nie czujesz się na siłach, to po prostu pomijasz ten krok. Po demontażu baterii odkładamy ją na bok. Otwieramy naszego laptopa, klikamy przycisk włączania i trzymamy go przez 20 sekund. Laptop w tym momencie bez baterii pozbędzie się ładunków, które w nim są. I następnie, gdy już przytrzymaliśmy przycisk przez 20 sekund, puszczamy i podłączamy do laptopa tylko ładowarkę, bez baterii. I próbujemy uruchomić naszego laptopa. Jak widzimy, laptop uruchamia się. Jest też taka możliwość, że podczas uruchomienia się urządzenia wyskoczy wam wybór. Tam będzie napisane m.in. uruchom system Windows normalnie. Wtedy wybieracie strzałkami, potwierdzacie klawiszem Enter i komputer wam się uruchamia. Jeśli po użyciu trzeciego sposobu wasz laptop zaczął działać, no to cieszę się. Jeśli nie, to przechodzimy dalej. Kolejną rzecz, jaką możemy zrobić, gdy nasz laptop się nie uruchamia, to już czwarta rzecz, to podłączyć urządzenie do zewnętrznego monitora lub telewizora. Ten sposób polecam zwłaszcza wtedy, kiedy słychać, że nasze urządzenie wydaje jakieś dźwięki, ale obrazu na nim nie ma. Dzięki temu, że podłączymy naszego laptopa do zewnętrznego monitora przez złącze HDMI lub VGA, to sprawdzimy, czy problem nie leży po stronie matrycy lub pękniętej taśmy tutaj w tej części. Ona czasami lubi się popsuć przez to, że cały czas otwieramy i zamykamy laptopa. Gdy słychać, że laptop chodzi, a nawet pod zewnętrznym monitorem czy pod telewizorem nie pokazuje oznak życia, to wtedy niestety może być uszkodzona karta graficzna lub nawet płyta główna. Są to tylko przypuszczenia, ale mimo wszystko z takimi problemami zalecam iść po prostu do dobrego serwisu. Kolejny sposób na naprawę naszego komputera, gdy on się nie włącza, to jest sprawdzenie pamięci RAM. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość, nie wszystkie laptopy mają specjalną taką małą szufladkę, po której odkręceniu ukazuje nam się pamięć RAM. Niekiedy laptopy, tak jak ten, mają całą pokrywę i RAM jest schowany gdzieś pod tą całą pokrywą. Także jeśli macie takiego laptopa, który po prostu jest cały zabudowany, no to nie polecam robić tego w domu. Lepiej oddać takiego laptopa do serwisu. No chyba, że ktoś czuje się na siłach, żeby to odkręcić, no to wtedy jak najbardziej. Jeśli macie laptopa trochę starszego typu, to powinna być chociażby tego typu szufladka. I tutaj najczęściej pod tą szufladką jest właśnie pamięć RAM, którą my zrestartujemy. Wyciągniemy i włożymy. Niektóre laptopy mają wbudowaną pamięć RAM na stałe do płyty głównej. Wtedy nie możemy wyciągnąć takiej pamięci, no bo ona jest przylutowana, kości pamięci są przylutowane. Gdy już odkręcimy śrubkę zabezpieczającą, możemy otworzyć szufladkę. Aby wyciągnąć taką pamięć, należy dwa boczne zatrzaski rozewrzeć. Wyciągamy taką pamięć i wkładamy ponownie. Dociskamy ładnie, a następnie do momentu usłyszenia kliknięcia przyciskamy w dół. Pyk.
Już zrestartowaliśmy, zakręcamy szufladkę. I sprawdzamy, czy nasz laptop działa. Może być tak, że laptop zadziała lub nie zadziała. Mój na szczęście się uruchamia. Tak wygląda pamięć RAM wbudowana na stałe. Po prostu są kostki pamięci, które są przylutowane do płyty głównej. I no, tutaj nie macie za dużego pola manewru. Gdy mamy laptopa, w którym normalnie można wymieniać pamięci RAM i reset tej pamięci, czyli wyłożenie i ponowne włożenie nie pomogło, to jeszcze warto by było kupić, pożyczyć albo mieć po prostu taką sprawną pamięć RAM, którą po prostu włożymy zamiast tej naszej starej pamięci, na której komputer się nie uruchamiał. Być może to właśnie pamięć RAM blokuje uruchomienie się komputera i wtedy jak ją podmienimy na nową czy na jakąś sprawną, to komputer zacznie znowu działać. Czas na kolejny, szósty już sposób. Gdy wszystko zawodzi, ale świeci się dioda od ładowania laptopa, to może być uszkodzony przycisk power po prostu. I miałem takie dwa sposoby, dlatego o tym mówię, bo te dwa laptopy były bardzo łatwymi przypadkami. W pierwszym wystarczyło bardzo mocno nacisnąć przycisk power, a w drugim trzeba było kilkukrotnie nadusić ten przycisk power dosyć mocno i laptop po jakimś czasie się włączył. Choć wiem, że tak się nie powinno robić i być może inni serwisanci wytną mi to za błąd, to postanowiłem, że wrzucę ten sposób do tego filmiku, no bo być może komuś to akurat pomoże. Przycisk najczęściej działa na zasadzie takiej blaszki, która jest na płytce albo na płycie głównej i w momencie, kiedy go naciskamy, to ta blaszka styka ze sobą dwa pola. Robi się z worka i laptop się uruchamia. I w momencie, kiedy ten przycisk jest zaśniedziały lub zabrudzony, a my bardzo mocno kilka razy w niego klikniemy, to jest szansa, że po prostu to się wszystko tam oczyści, a laptop nam się uruchomi. Pamiętajcie, że miałem tylko dwa przypadki tego typu, więc to nie jest jakiś super magiczny sposób. Poza tym nawet jak laptop się włączy, to ta usterka może się nawrócić, więc nawet jak go włączycie, to warto iść z tym przypadkiem do serwisu. Doszliśmy już prawie do końca materiału. Teraz powiem o ostatnich krokach, jakie można zrobić. No niestety w domowych warunkach już zbyt wiele nie możemy, ale jest jeszcze kilka opcji, które możemy po prostu spróbować zweryfikować. Możemy sprawdzić, czy nie jest uszkodzone złącze od ładowarki wizualnie. Jeśli tu są jakieś uszkodzenia, to najprawdopodobniej to złącze jest do wymiany i w serwisie Wam to wymienią. Niekiedy to złącze jest lutowane do płyty głównej, a niekiedy można je wymienić bez lutowania. Jeśli złącze wygląda ok, to możemy kilkukrotnie podłączyć do niego ładowarkę, odłączyć, oczywiście sprawną, i zobaczyć, czy on się włącza i tak postąpić po prostu kilka razy. Odłączamy, podłączamy, włączamy. Jeśli to nie pomoże, to możemy jeszcze spróbować go włączyć i sprawdzić wizualnie pod różnymi kątami, czy na matrycy na pewno nic się nie wyświetla. Kiedyś w starszych laptopach był tu taki inwerter i on niekiedy po prostu przestawał działać i to powodowało, że matryca nie miała podświetlenia. Ale jak sprawdziliśmy to pod różnymi kątami i dokładnie się przyjrzeliśmy, no to jednak było widoczne wszystko, co jest na komputerze i po prostu był uszkodzony właśnie ten inwerter. Teraz w dzisiejszych laptopach też może zostać uszkodzone podświetlenie albo może się po prostu coś stać na płycie głównej związanego z podświetleniem i wtedy też nie będzie tego podświetlenia. Ostatni krok, jaki możemy zrobić, jeśli nasz laptop dalej się nie włącza, to po prostu spisać sobie dokładny model naszego urządzenia tutaj z tej tasiemki, która jest z tyłu, i wprowadzić to do Google i napisać, że po prostu się nie włącza, i poszukać pomocy w internecie. Niekiedy producenci laptopów sami dają rozwiązania w internecie. Można też napisać na jakimś forum, no i ewentualnie w ostateczności polecam serwis. Nie będę Wam tłumaczył bardziej zaawansowanych rzeczy, skupiam się, aby ten materiał był jak najbardziej prosty i przystępny dla normalnego użytkownika. Dlatego pomijam niektóre rzeczy,
i na przykład serwisanci mogą mieć z tym problem, że o niektórych rzeczach nie mówię, ale to nie chodzi mi o to, żeby po prostu był zbyt trudny ten poradnik i trwał zbyt długo. Chodzi o to, żeby pomóc jak najwięcej ilości osób w jak najkrótszym czasie. Niestety jest bardzo wiele usterek w laptopach, na które nie zadziałają moje sposoby i wtedy pozostaje zanieść urządzenie do serwisu. Najczęściej spotykane problemy, z którymi niestety nic nie zrobicie w domu, to uszkodzone złącze ładowania, uszkodzona karta graficzna, uszkodzony układ ładowania na płycie głównej, czy po prostu uszkodzona płyta główna. I niestety, jeśli chodzi o te przypadki, to polecam zanieść lub wysłać wasz sprzęt do serwisu. Mam nadzieję, że ten materiał komuś pomógł. Oczywiście zachęcam was do subskrybowania, lajkowania i udostępniania tego materiału. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.